Spisy powszechne. Wbrew temu, co mogłoby się tak naprawdę wydawać, spis powszechny to nie jest wydarzenie czy wynalazek współczesności. Spisy powszechne były już oczywiście w bardzo ograniczonej formie realizowane, czy to w starożytnym Rzymie, czy w starożytnym Egipcie, po to, żeby spisać i poznać dokładną liczbę ludności, a przynajmniej przybliżoną, oczywiście dla celów podatkowych. Takie bardziej nowoczesne, nowożytne spisy zaczęły być realizowane w połowie XVIII wieku. Współcześnie są one już oczywiście bardziej systematyczne. Zaleca się, żeby były realizowane mniej więcej co 10 lat. Są również realizowane w ramach pewnych standardów międzynarodowych, które umożliwiają też porównywanie zebranych danych w takiej skali międzynarodowej. Po co spis, po co się spisywać? Spróbujemy na to odpowiedzieć w taki bardziej klasyczny sposób teraz, a na koniec być może trochę jeszcze bardziej niestandardowy. Oczywiście spis jest po to, żeby zbierać dane, które są ważne dla funkcjonowania państwa, dla funkcjonowania społeczeństwa. Dane związane z takimi obszarami życia jak gospodarka, jak mieszkalnictwo, jak sposoby przemieszczania się, jak struktura zatrudnienia. To wszystko po to, żeby móc prognozować, ale po to również, żeby móc podejmować decyzje. Decyzje dotyczące na przykład takich rzeczy jak wysokość dotacji budżetowych dla różnego rodzaju jednostek samorządowych, jak plany dotyczące polityki edukacyjnej, jak inwestycje w infrastrukturę. Czy w służbę zdrowia. No i właśnie, niedługo czeka nas kolejny spis. Poprzedni w Polsce był zrealizowany w roku 2011. W tym roku, od 1 kwietnia 2021, rusza kolejny spis. Spis, który będzie miał tym razem charakter trochę bardziej wyjątkowy. Wyjątkowy oczywiście ze względu na sytuację pandemiczną, a więc z potrzeby tego, żeby chronić nas wszystkich, zarówno rachmistrzy spisowych, jak i wszystkie osoby, które w spisach będą uczestniczyły, spis będzie miał charakter tak zwanego samospisu internetowego. Od 1 kwietnia na stronie spisgov.pl będzie możliwość samodzielnej odpowiedzi na pytania, które będą tam nam zadane. A o co będzie nas spis i rasmistrze pytali? Będą nas pytali o dane społeczno-demograficzne, w tym również na przykład dane dotyczące narodowości czy też wyznania. Będziemy pytani o nasze aktywności zawodowe. Będą tam pytania dotyczące mobilności, przemieszczania się, wyjazdów, również dane dotyczące na przykład stanu naszego mieszkania czy budynku, budynku w, którym, w którym mieszkamy. E, oczywiście ktoś może zadać sobie pytanie. Co z tymi danymi się stanie, czy one są bezpieczne, czy nie będą wykorzystywane inaczej, niż byśmy tego chcieli. Wszystkie osoby, które uczestniczą w zbieraniu danych, a więc rachmistrzowie spisowi inne osoby, po pierwsze są specjalnie przeszkoleni pod kątem tak zwanej tajemnicy spisowej, czy też tajemnicy statystycznej, i po drugie, również składają specjalne przyrzeczenie, w ramach którego obiecują, że w nie będą tych danych wykorzystywać w inny sposób niż było to yy, zamierzone. Bardzo ważnym elementem spisu jest również to, że wszystkie dane mają być podawane ze względu na jeden konkretny moment. Tym momentem będzie 31 marca 2021, oczywiście o godzinie 24. A więc, jeżeli nawet będziemy odpowiadali na nasze pytania w kwietniu, maju czy czerwcu, to i tak musimy odpowiedzieć ze względu na ten stan, gdzie wtedy mieszkaliśmy, gdzie pracowaliśmy, w jakim byliśmy stanie cywilnym, ze względu na dzień 31 marca 2021. Wracając do pytania, po co spis? Oczywiście po to, żeby prognozować, po to, żeby móc przewidywać, po to, żeby móc podejmować pewne decyzje, ale niezależnie od tego, warto pewnie zwrócić uwagę na jeszcze inne funkcje tego typu działań. Pierwsza z nich, na którą zwróciłbym uwagę, to tak zwana samowiedza. Ja myślę, że to dzisiaj jest bardzo ważny element w ramach nauk społecznych, czy bardzo ważny element nauki, społecznych funkcji nauki w ogóle. Po to, żeby tę wiedzę, która jest zbierana w ramach działalności naukowej dostarczać nie tylko naukowcom, nie tylko wąskim, wąsko rozumianym grupom decydentów, ale dostarczać ją również całości społeczeństwa, wszystkim osobom, które byłyby w jakiś sposób e, zainteresowane. Dzięki spisowi, dzięki tym wynikom, których opracowanie oczywiście zajmie sporo czasu, pewnie rok, pewnie dwa, ale te wyniki będą publicznie dostępne. Będziemy mogli poznać miejsce samych siebie w życiu społecznym będziemy mogli się porównać w jaki sposób ja jako konkretna jednostka jako konkretny obywatel bądź konkretna obywatelka w jakim miejscu znajduje się w strukturze społecznej w odniesieniu do innych osób ale to również pewnie samowiedza na zasadzie pewnej formy autorefleksji, bo odpowiadając na pytania spisowe, no oczywiście będziemy też musieli się zastanowić nad pewnymi rzeczami, będziemy musieli podjąć refleksję nad tym, co w ciągu ostatnich miesięcy, lat się zmieniło, w jaki sposób my samych siebie postrzegamy. Więc takie cykliczne co 10 lat poddawanie refleksji takim, takim, takim sprawom, które zazwyczaj są dla nas naturalne, być może na nie nie zwracamy uwagi, też pewnie jest, pewnie jest ważne i służy budowaniu jakby naszego poczucia, poczucia tożsamości, myślenia o tym, kim jesteśmy. No i w końcu, na sam koniec, odpowiadając na pytanie, po co spis? Spis może również służyć nie tylko jednostkom państwowym, nie tylko rządowym, nie tylko administracji publicznej, ale również na przykład organizacjom pozarządowym bądź poszczególnym Obywatelom, po to, żeby na podstawie wyników spisu móc, dajmy na to, diagnozować, zwracać uwagę na pewne problemy społeczne, na pewne obszary, które warto poddać naprawie, a na które inni uwagi nie zwracali, a więc to również dane, które tak naprawdę każdy z nas będzie mógł spróbować wykorzystać również w profesjonalny sposób fundacji i stowarzyszeń, po to, żeby one służyły naszym oddolnym, obywatelskim działaniom.